Ty, ona się zachowuje jak drewno? 10-4. No wiesz, stary, Jasia do mnie. Ty wiesz, kładzie się na łóżko i ruchaj. I leży, anime. Człowieku, pompujesz pod czoła, leci, starasz się. Jaja obijasz o pośladki, już naprawdę z bólu nie możesz wytrzymać. I ona leży i... Już skończyłeś? Masz tak? Nie, no to wtedy nie, ale no, no mało co się rusza, ale zadowolona jest. O, a nie, to dobra, to jeździ. Zostaw panią. Zostaw panią. Ale ten chłop tragicznie jeździ ogólnie co atwo, co? 10:50, wyjechał z parkingu. A jak wychodziliśmy ze szpitala, stawiałem opór. Trochę się turlaliśmy po ziemi. Z tego Zeusa? Aaaa! No, można powiedzieć. Przepraszam. Też dostałem jakieś z tasera. Rozumiem. Wiem. O! Witam serdecznie. Weź im coś powiedz. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Od razu adwokat na miejscu. A nie potrzeba. Możesz ewentualnie dokończyć tutaj z panem te dokumenty? Tak, oczywiście. Ja tutaj tylko poprosiłby pana dowód osobisty. Nie potrzeba. Nie chcesz zapalniczki? Nie. Chciałem powiedzieć, że w dzisiejszym czasie zostaje wydana wasz kara śmierci. O Jezus. Co to za chłop? Nie słuchaj go, bo on ma dwubiegunowość. Dobra, co to zabrać? Oko Saurona go... Spokojnie, bez nerwów. Odbicie na tego. Spokojnie. Oj, kurwa. Spokojnie. Medyku, jedziemy, co strzelają. Spokojnie. Janek, co żeś zrobił? Janek wyjdzie, pomoże. Nagła sytuacja. Ja pomogę. O, nie pomogę. Wracaj do tego. Dobra, dobrze będzie. Oj. Dzięki. Janek, też nie pomagaj, bo nie wiem, nie wstać. Matko, d**a mi pękie zaroczuje to. O Jezus. Jasmine ze mną pizgała temat po kiblach. Była mega nakręcona. Myślałem, że już kindybała będzie łapać do łapy, ale niestety nie chciała, brzydziła się. Machałem nim w łazience, to aż ochrona mówiła, weź pan to schowaj. A jak inne dziewczyny weszły, to wchodzą i mówią, o kurka, pomyliłem, myślałem, że to ubikacja, to sklep mięsny, a bo tyle mięsa było. No, wiecie, Crown Victoria jeszcze ma to do siebie, że ja nawet jak jeździłem w pościgach, to ja nie jeździłem Crown Victorią praktycznie nigdy. Ja miałem swoje autko. Nie jestem w stanie tak... Będą skakać? Nie mają pod... Nie mają pod jeden, tak. Grzegorz, za was, nie? Ja za to? Co to by zrobiłem prawie stary? Ale stary, ty tak... masz pacha, ty! Ale to stał, ja... Pościg? Dobra, już rozpisałam. 5-2, a tutaj jest pościg aktualnie Kaj. Okej. Zjechał na Palomino Avenue. Chyba niezły wyścig, jak w filmie! Szefowa mi napisała tak. Wracasz dopiero jak korniszona zamoczysz. Rozumiesz? No złota kobieta. Ona z tym Markiem, to tam są ale derby. Ale ona jest trochę taka nagrzana, co?
Ale jest bardzo w porządku. No jest w porządku, nie mówię, nie? Ale... No jest. Jest... Ona po prostu... Wydaje mi się, że jak z Markiem dużo przebywa, to ona nie ma hamulcy. No i tu jest taki problem. Że tam się odkleiła już coś, tak? Nie do końca, ale ej, no... ale ja mam wrażenie, no, że raz, że ten wasz Iwan ciągle pijany chodzi, a no, dwa myślę, że ona też nie do końca taka trzeźwa na służbie jest. Aha. Niekomfortowo, jak ktoś zamula p***e? Co tu się stało? No OS-u. Kto tak wyprzedza? Kto jedzie pod prąd? No nie wiem, może mam sygnały włączone. Teraz to 6, tak? Rozumiem. Tak. Jedziemy do sądu. Proszę pani! Tak, słucham. Co pani poleca, jak tutaj kumpla żona w kur... Nie mam pojęcia, bo pan tutaj też mnie wkurzył w sumie, ten policjant, znaczy co? Ej, koleżanko! Body shaming! Przypomnij mi tylko, jakim tym prywatnym autem będziemy jechać, bo mi się zapomniało, Henk. Prywatne auto, które, przepraszam? Butelkowa zieleń to było. Butelkowa zieleń, ten lepszy kolor, V8. Okej. 470 koni. Ford, chyba Ford. Ford Mustang. Ford, jak to był Ford Mustang. To jest ta limitowana, ten droższy. Tak, ten droższy, ten lepszy, aha. Tak. To na pewno tak. Nim będziemy szukać. Proszę. Będziemy nim szukać, tak. Tylko wiesz co, właśnie to jest problem, bo dowód można na przykład wołać o pomoc, że halo, tu jestem. No, na ciągłej przejechał. Auto do pana należy? Co? Auto do pana nie należy? Nie, zostaw go, wsiadaj, nie. Posłuchaj mnie, nie. Nie należy do mnie, nie należy. I co teraz? No to jesteś zatrzymany za kradzież pojazdu. Tak jest, zatrzymaj mnie, zrób mi z siłą mi to. Dobra, jedziemy. Zrób mi to siłą, proszę, zrób mi to. Jedź. No dawaj no. Powiem ci, że on tylko przez Wiktor, bite 10 za... minut gadał trzema głosami do mnie. Zlecenie. Ta sama pani, która jest tajną agentką, przez jakieś 20 minut kicała jak kuska po łące, uciekając przede mną. Może takie szkolenie mieli. To jest zadanie agentki specjalnej, tak rozumiem. Ta kuska to była ta aluzja do Afganistanu, tak? Witam panią, jak pani tam ma? Wie pan co, jak pani ma, jak się do pani to jest po prostu niewiarygodne, jak można tak z czyjejś kultury sobie robić jaja. Jak pan mówi, jak...